Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak już widzicie po tytule, chcę przemalować koszyk stary, w którym trzymam buty. Chcę go zrobić na srebrny, jest obecnie, później w tle pokażę Wam, jak obecnie on wygląda. Również chcę przemalować ramę w lustrze. Już mi się znudziła, nie chcę, żeby było. Chcę, żeby coś było nowego, odświeżonego, więc pokazuję Wam lustro przed, a później pokażę Wam lustro pod koniec, jak ono wyszło jako nowe lustro. Więc zapraszam do oglądania mojego DIY. Okej, słuchajcie, mam już ten koszyk, o którym Wam mówiłam. Jest to taki koszyk, w którym trzymam obecnie klapki, więc chciałabym go przemalować. Tutaj zabezpieczyłam sobie, słuchajcie, podłogę folią, żeby jej nie ubrudzić. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Spray taki kupiłam w Ekszy, o, nie będzie go widać. Taki kupiłam, później Wam pokażę z bliska. Pierwszy raz go będę używała, więc nie wiem, czy coś wyjdzie z tego. Najpierw tam muszę to otworzyć. O, widzicie już małego pomocnika. Odsuń się, nie już. Tu, patrz, patrz. Słuchajcie, koszyk odmalowany. Już Wam pokazuję efekt. Powiem Wam, że mega wyszedł. O, wygląda on tak. Oczywiście moje palce również wyglądają tak. Więc wyschnie i Wam pokażę, jak on wygląda później. Lustro, które chcę przerobić, widzicie tutaj. Ona jest dosyć takie, nie jest takie duże. Więc chcę, żeby te ramy były srebrne, żeby je po prostu odświeżyć. Lustro zabezpieczyłam kartkami, chyba mi się tak wydaje, że będzie chyba lepiej mi się nie ubrudzić w razie co. Zmyję w razie je rozpuszczalnikiem. Słuchajcie, mamy to, odmalowałam to lustro, jak widzicie, wygląda pięknie, jak nowiutkie. Miałam się go pozbyć, ale stwierdziłam, że może go przemaluję i to zrobiłam i nie żałuję. Słuchajcie, trochę było problemu w ogóle, bo mogłam je zabezpieczyć.
porządnie jakąś folią i tak dalej. No ale mi się, jak to mi nie chciało się tego robić. I stwierdziłam, że tylko wystarczy kartka papieru. Słuchajcie, lepiej zabezpieczyć to lustro, niż później się, żeby je wyszorować zmywaczem. No moje paznokcie, jak widzicie, jeszcze są brudne. Ale tak, lustro jest idealnie. Po prostu super wyszło. Więc jeżeli chcecie u siebie zrobić jakieś takie DIY, nie wyrzucając czegoś, więc można odnowić sobie lustro. Pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. No jest, wiecie co, no to jest stare również lustro, więc te jakieś takie szparki, nie szparki, różne takie niedoskonałości, no będą widoczne. Ale jestem mega zadowolona i również jestem mega zadowolona z tego koszyka. No słuchajcie, idealnie to wszystko wyszło. Pierwszy raz takie coś robiłam, więc jestem mega dumna z siebie, że można za niewielkie pieniądze odnowić sobie jakieś stare rzeczy. Tak jak w moim przypadku lustro i koszyk. Więc ja idę to zawiesić, a z Wami się żegnam i mam nadzieję, że więcej będę miała takich pomysłów, żeby nagrywać takie filmy. Więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o lajkach, o łapce w górę, również o subskrypcji. I co? I dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Do zobaczenia.